dnia. Dwie białe kreski i pierdolić niebieski. I tylko spontan od początku do końca. Liczy się prestiż i ten tu nie seksi. Jaramy gonka, zielonego lodka. Dwie białe kreski i pierdolić niebieski. I tylko spontan od początku do końca. Liczy się prestiż i ten tu nie seksi. Wszyscy jak na szubienicy, wszyscy razem na ulicy krzyczą. Pytać mężczyzna, bo państwa temu winna. Rzeczywistość jest gdzieś inna. To bardzo dużo, chociaż nie jest się mało. Laski się to bawią, widać, że lecą na całość. Mnie nie pytaj, gdzie jesteśmy, nie wiem, jak się to działo. Jak zależni pytają, to co za moich mało. Tylko zielone, uśmiechem doprawione. W sukience jest czerwone i chyba znalazłem sobie. Tylko zielone, uśmiechem doprawione. W sukience jest czerwone i chyba znalazłem sobie. Tylko zielone, uśmiechem doprawione. W sukience jest czerwone i chyba znalazłem sobie.
kontakt. U mnie jest, działa, no nie? No siemaneczko moi drodzy, z tej strony Robert. Mamy dzisiaj sobotę, 5 czerwca. Godzinę taką późniejszą, wieczorną, dokładnie 19:26. No i działamy ze zbieraniem sieczkarnią trawy na pryzmę. Trawy, no już takiej podsuszonej trawy, bo pogoda jest naprawdę ładna, grzeje. No i schnie bez przetrząsania, schnie po prostu bystro, ale na szczęście zdążyłem to szybko zgrabić, żeby ta wilgoć cała nie uciekła. No i dzisiaj zaczęliśmy zbierać, no i powiem wam, że chyba dzisiaj skończymy. Zbieram z chłopakami, tutaj z Etorem i z Kronką, mój brat cioteczny, który zawsze mi towarzyszy przy siano kiszące i przy kukurydzy, jak kosimy. No a New Hollandem z moją przyczepą jeździ kolega z wioski, z którym się bardzo dobrze trzymam, też zawsze mi pomaga, ja mu pomagam. No i tak wspólnie sobie działamy corocznie sieczkarnią doczepianą do ciągnika, do tyłu, jak widać można i do tyłu. Dobra, ja odpalam maszynę i lecimy, bo szkoda czasu, zaraz będzie ciemno. Pełna moc. No i startujemy. Tu mam regulację rewersem sieczkarni, stop, no i regulacją daszka kierunku. O, już przyjechał Daniel. Daniel Przemek ogólnie, imiona wam przedstawię. Tak sobie działamy obecnie na największym polu, tym blisko domu. Tutaj mam 16 hektarów, trawa w tym roku taka bez szału. No ale nic, nie ma na co czekać. Trzeba się szykować niebawem do żniw, więc zbieramy co jest. Tu na radyjku mnie chujami rzucają. Co tam się dzieje? Daj mi coś nagrać, kurwa, bo obiecałem, że nagram. Pranie jeden. O, teraz będzie, rozumiem. Ogólnie mam trochę uchylone okno, żeby słyszeć, co tam się dzieje, jak jakiś kamień wleci, czy jak coś tam piszczy, skrzypi, stuka, barabani. Po prostu lepiej to słyszeć, bo jak zamknę okno, to nic nie słyszę w ogóle. Jak otworzę, to słyszę dużo więcej, ale tutaj na zamek pierwszy sobie otwieram. I mi jest wystarczająco. Słyszę maszynę, czuję maszynę. I jadę do tyłu, jak widać. Bezproblemowo. Ogólnie coś nowego w tym roku, z chłopakami na radyjkach, zawsze to łatwiej się dogadać, porozumieć, a te tereny u nas są trudne, gdzieś trzeba wjechać, zawinąć, to zawsze się bystro dogadamy, to o wiele szybciej idzie. No i tak jak w tamtym roku zbieraliśmy 3 dni, no bo to był pierwszy raz praktycznie zbierania zielonki tą sieczkarnią. W kukurydzy to już jest 5. sezon w tym roku będzie, a w zielonce jest 2. No i wiadomo, jak to pierwszy sezon, przystawka też nie była sprawdzona, ogólnie ją odnowiłem, jak i całą sieczkarnię. No i jakieś tam przypadki były, że tu się coś urwało, tu wałki ukręcało, bo za grube wałki pozgrabiałem po prostu do sieczkarni. W tym roku są odpowiednie, robimy na 2. Właśnie tutaj mówię, że prawie 4 na godzinę, a w tamtym roku się mazaliśmy 1,9 na 1, bo za grube pograbił wałeczki, no ale nic, zdarza się. Człowiek się uczy na błędach. Już teraz wiem, na ile stać tą maszynę, a żeby się nie pierdzielić, po prostu lepiej zgrabić trochę cięższe, chociaż w tym roku to i tak trawa jest taka, że zgrabiłem takie jak i w tamtym. Pozbierałem z 12 metrów tutaj. Mamy wybraną połowę noży, ogólnie noży jest 6, lecimy na 3.
sieczka wychodzi 3, 4, 5 cm, tak różnie. Także to jest bardzo, bardzo fajny towar. Trochę trzeba sobie posterować. Jak tam, Heniu? Jak tam? Ładowałeś? To ta ładowana, czy ta nieładowana? Przyspiesz trochę, bo cię kurwa zaraz ojadę. No i tak trzyma, jest git. Ogólnie sieczkarnia jest na dwóch kołach podporowych, ogólnie do sieczkarni, a przystawka podbieracz ten do pokosów jest na walcu takim o szerokości 1,20 m. No i po prostu podpiera się na tym walcu i kopiuje teren cały czas. Także tu nie trzeba na to uważać, żeby gdzieś tam nie przyhaczyć dobrze w ziemię. Praktycznie nic tu nie robię, tylko opuszczam, podnoszę przystawkę. Nie, on tego nie weźmie, jeszcze przyjedź. Jak on cwany dach zamyka. No, ciepło by miał, tylko on się boi, że w gacie się nasypie i będzie go kuło. Gryla rozpalaj z Mirkiem, bo zaraz fajra. Dobra, przystawkę podnieść do góry, rura tak mi pasuje, spadamy na kolejne pole, bystro, szóstka, siódemka, to ja prowadzę, tu mnie Zetur goni, tam Smurfik ucieka. Ciekawe, jak tam Miruś sobie radzi na pryzmie. Daj trochę.
krzata ucieka, Staśki.